Rajd chłopski odbywający się corocznie stał się już częścią historii Rajczy. Na rajd chłopski zjeżdżają delegacje z różnych stron Polski. W 1954 roku miejscowi działacze ludowych zespołów sportowych z Rajczy oraz działacze z Żywca zorganizowali pierwszy narciarski rajd chłopski. Miał on charakter lokalny i był imprezą jednodniową. Na targach turystycznych nie może zabraknąć oczywiście stoiska Rajczy, a tutaj wiele smakołyków ziemi rajczańskiej. Co tutaj możemy spróbować? Są to tradycyjne potrawy, słodycze i tak dalej, które po prostu w dawnych czasach ludzie na tych terenach jedli. Celem rajdu była popularyzacja sportów zimowych wśród młodzieży wiejskiej i równocześnie popularyzacja folkloru żywiecczyzny, co miało się odbywać również poprzez regionalny ubiór drużyn rajdowych. Uczestnicy rajdu chłopskiego poruszali się na nartach biegowych własnej konstrukcji, używając do odpychania się tylko jednego kija, a biegli, jak już wspomniano, w tradycyjnych strojach ludowych. Podczas imprezy zawsze przygrywały kapele. Meta rajdu znajdowała się pod skoczniami w Rajczy, gdzie odbywały się konkursy skoków narciarskich. Od początku rajdom towarzyszyły również wystawy rolnicze, pokazy maszyn i zwierząt hodowlanych. Rokrocznie rajdy cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. W 1964 roku rywalizowało w nim już 220 drużyn, a w 1976 roku brało w nim udział 1000 zawodników zgłoszonych z 20 województw. Zakończenia rajdów miały charakter barwnych festynów. Wracamy do tradycji. Tutaj zawsze się odbywały biegi narciarskie w latach 80. i wcześniej. Tutaj odbywały się starty. Od zawsze rajd chłopski łączył w jedno wiele elementów. Czynny wypoczynek, rekreację, współzawodnictwo sportowe i wspólną zabawę. Dlatego organizatorzy przygotowali atrakcje nie tylko dla sportowców i biegaczy narciarskich, lecz również dla gości z Polski i zagranicy. W tym oczywiście dla wypoczywających w naszym regionie turystów. Rajd chłopski to z pewnością atrakcja dla turystów. Nie tylko w czasie jego trwania czeka w Rajczy wiele innych. Do najpopularniejszych rozrywek należy oczywiście nocny kulik. Wybrali się na niego nasi globetrotterzy. Liczne zawody dla amatorów, takie jak zjazd na Belecym czy bieg przebierańców, cieszą się od lat ogromnym zainteresowaniem. W 1993 roku imprezie nadano rangę rajdu międzynarodowego. Wtedy to po raz pierwszy odbył się bieg na trasie 7 km ze Zwardonia do Skalitego na Słowacji. Był to również pierwszy rajd, na którym odbyły się targi ofert turystycznych. Ciekawostką jest, iż to właśnie podczas otwarcia 32. rajdu chłopskiego podpisano akt założycielski Euroregionu Beskidy. Było to 18 lutego 2000 roku. Ja oglądam ten rajd kilka ostatnich lat i w tym rajdzie uczestniczę. Naprawdę widzę zmiany, widzę rozmach coraz większy, widzę chęć pokazywania swoich gmin. Niezmienne elementy rajdu to barwny korowód, w którym maszerują goście z Polski i zagranicy. Przedstawiciele miast partnerskich, posłowie, włodarze gmin, radni, sołtysi oraz uczniowie i zaproszeni goście. Jesteśmy odpowiedzialni za kontynuację tej pięknej sportowej i kulturalnej tradycji, bo takiego rajdu nie znajdziecie nika, co by były narty, taniec i muzyka.